Przewodniczący Urbaniak, tak? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Pani Minister, Wysoka Komisjo. Ja bym zaczął od sprawy takiej dość poważnej, o której dyskutowaliśmy przy wykonaniu budżetu za 2022 rok i wykonaniu tych wzrostów na wynagrodzeniach dla pracowników Kancelarii Sejmu. Bo jak rozumiem informację, którą pani minister uzyskała z Kancelarii Premiera, to jest wzrost 6,6, czyli taki, jak jest tutaj zapisany. No, to ja chciałem zadać takie pytanie w przestrzeń nie tylko jakby ku pani minister, ale także ku koleżankom i kolegom ze stronnictwa rządzącego, czy nie jest to dobra okazja, budżet na rok 2024, żeby nadrobić to bycie w ogonie podwyżek w instytucjach centralnych. Znaczy, no, ja nie chciałbym rozpętywać znów dyskusji na temat tego, że wtedy było 4,4, ale w tej właśnie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów efekt tych wprowadzenia podwyżki 4,4 wyniósł ponad 12%. No czy jedna służba tutaj w ramach Kancelarii też udało jej się uzyskać wtedy wynagrodzenie ponad 11%. I nawiązałbym jasno i prosto, nie dotyczy to posłów, nie dotyczy senatorów, dotyczy to pracowników Kancelarii Sejmu i kto jak to, ale pani minister i jej bezpośredni współpracownicy dobrze wiedzą o tym, my się też o tym dowiadujemy, że są problemy z naborem. Jeśli my jakiś czas temu mówiliśmy o problemie z naborem co do poziomu wykształcenia, doświadczenia, nie wiem, inteligencji, czegokolwiek, wartości tych młodych ludzi, którzy zgłaszają się na konkursy do pracy w Kancelarii Sejmu, no to do mnie docierają już głosy, że mamy problem w ogóle. Że dyrektorzy obniżają jakby swoje wymagania, a nadal jest z tym problem. No co więcej, wiele z tych młodych osób, które zaczynają dość szybko przygodę z Kancelarią Sejmu kończą. I wydaje mi się, że pan premier oraz pani minister finansów powinna te argumenty zrozumieć. No i do tego mamy jeszcze ten element, że rzeczywiście w tych innych instytucjach centralnych sobie z tym wzrostem wynagrodzenia w stosunku do realnej inflacji poradzono. A Kancelaria Sejmu no, świętsza od papieża została w tym wszystkim. No przykład, no pani dyrektor, no przykład Kancelarii Premiera, który to on sugeruje, że wynagrodzenia powinny wzrosnąć o tyle i tyle, a sama ta kancelaria trzykrotnie to przekracza, to i tak nie dobiła do średniorocznej inflacji, ale najwyższa pora, żeby zrobić z tym porządek, no, niedługo wszyscy ludzie uciekną do pobliskiej Biedronki na Górnośląskiej. No. Tam się zarabia solidnie i jak to bywa na wolnym rynku, w handlu na pewno nigdy nie zabraknie pracowników. Będziemy płacić drożej za towary. To z pewnością są. Chciałem zapytać już któryś raz z kolei o taki drobiazg jak świadczenie usługi informatycznej w biurach poselskich. A tutaj jakby dwukierunkowo, a czy z jednej strony sam należę do tej grupy może nie narzekających regularnie i poza, ale zadowolony z tej usługi to ja nie jestem. Większość koleżanek i kolegów także. Natomiast no, wygląda na to, że jak się kwotę przeznaczoną na następny rok podzieli przez 12 miesięcy, podzieli przez 460 posłów, no to mamy prawie 3000 zł miesięcznie. Ja wiem, że padną argumenty, że jak my przejmiemy i każdy poseł będzie w ramach pieniędzy przyznanych załatwiał sobie usługę informatyczną, to tu się zaczną krzyki o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są duże pieniądze, za którymi nie idzie odpowiedni poziom usług i
wydaje mi się, że nie wyrażam tylko i wyłącznie swojego stanowiska. Drobiazgi, bo tutaj w wydatkach bieżących mówimy o 27% wzroście. Przy energii elektrycznej i przy cieple podane są tylko kwoty. Gdyby można było podać, jaki to jest wzrost w porównaniu do budżetu tegorocznego. I mamy taki duży wzrost, inne należności żołnierzy zawodowych. To jest ponad 54%. Chciałem zapytać, o co konkretnie chodzi w tym przypadku i dlaczego jest ponad 50% wzrost. Dziękuję bardzo. W takim razie. No tu trochę panie przewodniczący, teraz tu już nie czas na czytanie projektu, także. Nie, mam porobione notatki, tylko aha, takie. Tak, proszę. Także dziękuję serdecznie panu przewodniczącemu za ten, ale notatki mam na swoim wydruku zrobione. To jeszcze w razie czego to, okay, to pytanie, to pani minister, proszę od razu na bieżąco odpowiedzieć. Okay, poproszę o odpowiedzi w takim razie na te pytania, które zdążyłem zadać. Będą kolejne pytania. Chcę odpowiedzieć od razu. Dobrze, dziękuję za te pytania, panie przewodniczący. Więc tak, jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń pracowników, tak jak na wstępie wspomniałam, otrzymałam wytyczne ministra finansów przekazane w piśmie z dnia 14 lipca 2023 roku. Tam wprost ujęty był wskaźnik 6,6%, więc ja jako urzędnik nie mogłam inaczej skonstruować budżetu niż w ten sposób. Dlatego też, jeżeli państwo posłowie, że tak powiem, złożycie poprawkę do tego budżetu, żeby ten jednak był wyższy wzrost wynagrodzeń, to chętnie tutaj w imieniu wszystkich pracowników przyjmiemy tę kwotę podwyżki, także myślę, że to jest nawet oczekiwane. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o usługę informatyczną, tak, w tym roku mamy, jesteśmy po nowym podpisaniu umowy, nowym przetargu. Usługa ta faktycznie wzrasta aż o 8 milionów 446 tysięcy złotych. Tak jak wspominałam, wzrost jest głównie z uwagi na nowy sprzęt, a także zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Wszyscy pamiętamy, co w pewnym okresie się działo, te wszystkie ataki hakerskie, skradzione konta, to głównie tym słabym ogniwem to były też komputery w biurach poselskich. W związku z tym tu w porozumieniu ze służbami skonstruowaliśmy przetarg i podnieśliśmy te cyberbezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o zadowolenie z tych usług, to niedawno, myślę, że gdzieś pół roku temu, rok temu, przed ogłoszeniem przetargu na nową usługę, zrobiliśmy taką ankietę, która była rozesłana do wszystkich parlamentarzystów i powiem szczerze, że ankieta bardzo pozytywnie wyszła, więc nie wiem, skąd te uwagi negatywne od pana przewodniczącego. Także bym poprosiła o indywidualne rozmowy w tym zakresie, bo może to jest jakieś indywidualne spostrzeżenie, bo właśnie dlatego zrobiliśmy tę ankietę, żeby po prostu wiedzieć państwa odczucia i zadowolenie z tej usługi. Energia elektryczna jest na tym samym poziomie, panie przewodniczący, co w obecnym roku. To jest faktycznie duża kwota, 12 milionów 504 tysiące złotych, ale tutaj nie planujemy żadnego wzrostu. Kolejna sprawa, pan przewodniczący pytał o paragraf 40-60, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczone do uposażeń. Tutaj, tak jak wspominałam na początku mojego wystąpienia, głównymi tytułami wydatków w tej pozycji jest rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej ponad normę oraz odprawy i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop dla odchodzących ze służby funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. Mamy też duże
braki, jeżeli chodzi personalne w Straży Marszałkowskiej. Stąd są te niestety cały czas nadgodziny, za które musimy zgodnie z ustawą wypłacać te kwestie, regulować u funkcjonariuszy. To chyba by było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani